Nastał ten dzień, słuchajcie, kładę profesjonalne maty na siłownię. Wybrane były profesjonalne, dużo czasu mi to zajęło, musiałem po siłowniach pochodzić, posprawdzać, co używają i wlatuje pełna profeska. Bierzcie ze mnie przykład, jak chcecie, zobaczcie, jaka mata w ogóle. Mega, mega mata. Sorry, pomyliłem się, to nie ta mata. To jest mata pod automat do prania. Zaraz wam pokażę, jakie maty zakładam. I wlatują potężne maty, słuchajcie, pod siłownię. 27,5 kg, jeden metr kwadratowy. Zakładam ich 12 sztuk, czyli 340 kg, bo jeszcze dochodzą obrzeża. Zobaczcie w ogóle, jaki to kozak. 3 cm profesjonalne maty na siłownię. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się zachowywać. Aż mi się podoba. Wyrywa cały sprzęt siłowni. Muszę wywalić te 100 kg. Muszę stąd usunąć, wyłożyć, podocinać. Pokażę wam cały proces docinania, bo zęby chcę ściąć. Nie można to zrobić zwykłym skalpelem, bo byście się zajechali. Trzeba to zrobić choćby wodą z płynem, żeby nóż szedł równo przy poziomicy. No i zobaczymy, jak to finalnie wszystko wyjdzie. Moja żona, wiem, że jest mega zadowolona, że kupiłem takie maty. Po prostu brak słów. Tak, brak słów. Taka jest szczęśliwa, że brak słów. Do tego jeszcze muszę obliczyć, bo jak wiecie, siłownia miała być w tym większym pomieszczeniu w sypialni. Przeszliśmy do mniejszego za waszą radą. Zresztą niepotrzebnie dzisiaj jestem troszeczkę zły, bo tam zbroiliśmy cały strop pod ciężar. Zobaczcie, 340 kg do tego sprzęt, który tu jest. Miejmy nadzieję, że się nie zapadnie, rysy nie żadne nie pójdą. Ale tak to wszystko wygląda. No to co, zaczynam od wieszania też telewizora na ścianę, ponieważ już parę dni tutaj stoi, leży. No i tak to będzie. Także zobaczcie, co się działo wcześniej, jak dzionek wyglądał i jak to się finalnie zakończy. Ruszamy. Siemanko z rana. Od razu monitoruję, jak dzisiaj dzionek zaczynamy, a jest godzina 12:38. Tak, dzionek zaczynamy, żebyście widzieli. Magda robi śniadanko. Cześć. I będziemy działać. Mamy mało czasu. Zrobimy może troszkę siłki, może pownosimy tam te maty. I generalnie pralkę. Magda chce włączyć pranie. Także dużo komentarzy dostawałem, dlaczego ona wariuje. No ale przede wszystkim, żeby jakieś śruby. Śruby nie, bo to używana nasza pralka. Znaczy mieliśmy ją od nowego, ale z tamtego mieszkania wzięliśmy. Wyciągam matę, bo tam jest mata czarna pod stópkami, reguluję i ją odpalam. I zobaczymy, czy będzie wariować. Tak to wszystko wygląda, moi drodzy parafianie. No i zaczynamy na zdzionek. Dzisiaj za dużo nie zrobimy, ponieważ jesteśmy zaproszeni na imprezkę na 17, także mamy tylko 4 godziny. 4 godziny, się nic nie zrobimy. Zjemy, odpoczniemy i się. Trochę posprzątamy, bo tutaj normalnie Armagedon. Co, Borys? I pralka wiruje w tym momencie i nic się nie dzieje. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo tutaj nie mogłam włączyć głośnika. Także, a wyciągnęliśmy matę spod spodu, no i jest gitara teraz. No mówię, w bloku tam nam tak nie skakała i teraz też dobrze akurat. Także pranie się robi, ja sprzątam właśnie. No bo trzeba tutaj ogarnąć, jeszcze góry muszę iść trochę ogarnąć, tutaj wszystko papiery. Dokumenty, foldery, ja wszystko mam jeszcze tak w kartonach, no nie ma czasu na to. Tutaj też wszystko na stole leży, no i mówię, kurczę, łóżko niezrobione, gdzie w domu tutaj miało być pięknie, czysto. Ile
A ja, kochani, przygotowuję, kręcę, wrzucam film do sieci dla was, żebyście mieli coś do kawy. A chodźcie, wam pokażę, bo tam te światło było wczoraj takie słabe. Czym się będziemy mierzyć? Mamy płaszcz Tekuzle w siłowni. Ile one ważą, to będę musiał wejść na wagę i zważyć. Ja pierdziele! Powiem wam normalnie, że petarda, nie? Zobaczcie w ogóle tu pod światło tą grubość. No jest wielka, ja mówię, ja po prostu... Jest petarda, zaszczę, jest ale... moc, nie? Ale będę rzucał ciężarami. Dobra, bo telefon dzwoni. No to po kolei, jak to wygląda? Dziury są zrobione, 4 dziury strzeliłem. Myślę, że wystarczy. W innych telewizorach mam więcej dziur. Dla pewności, ale już wiem, że jak ten telewizor wisiał na tamtym pomieszczeniu, w innym mieszkaniu, na tych samych śrubach, także powinno trzymać i nie spadnie. No to co? Zawieszamy. Zaraz zobaczycie efekt finalny. Telewizor na ścianie. Jak zaprojektowany został wysokość? Daję go bardzo wysoko, ponieważ będzie się ćwiczyć na wysokich maszynach, na przykład jak na tym, to będzie jakby... Ten orbitek to będzie jakby taki, wiadomo, skierowany na telewizor, on jest wysoko, się na nim stoi, także nie ma sensu patrzeć w dół. Wszędzie mamy na dole telewizory, a ten jeden w tym pomieszczeniu na siłowni będzie wysoko, dla wygody. Tak jest zaprojektowane i umieszczone w tej siłowni, no to zawieszamy go. No dobra, tak to jest, telewizor podłączony, myślę, że ta wysokość jest odpowiednia, wysoko, także elegancko. Później ja już półkę dokupiłem, tam będzie półeczka nad telewizorem na ten dekoder. Kabli też nie widać z boku, także wszystko fajnie się zgrało i będzie lico, rozumiecie, tam bez tunelu, bez niczego, myślę, że spoczko. Dobra, to do następnej wrzuteczki. No dobra, zaczynam ten dzionek, układanie tej maty całej, siłownia już jest cała wyniesiona do innych pokoi. No i pierwsze cięcie będę robił, także muszę odciąć te noski, to jest bardzo gruba guma, spróbuję to obciąć skalpelem. Z tego co wiem, nie wiem ile w tym prawdy, że się polewa. Kurczę, ale to wsiąkło. No to co, będę mógł później to jakby ten? Czy to będzie musiało jeszcze? Dobra, poleję. Woda z płynem. Podobno lepiej się tnie. No i zobaczę. Faktycznie można to odciąć łatwo. Zrobię pierwsze kreski, ale łatwo nie jest. (Śmiech)
Łatwo nie jest. Może wystarczy, jak już są kreski, później tylko się jakby będę zagłębiać. Cięcie jest równiutkie. Troszeczkę zjechałem na bok, muszę bardziej uważać. Idzie to zrobić. Trzeba dać sobie czasu, pomału, ja mam dużo mat do cięcia, całe dookoła, bo nie chcę takiego czegoś mieć przy ścianą, fakt, że może i by tam się zmieściło, bo jest trochę tak miejsca. Odcięłem noski, z góry będzie, zobaczcie, ładna, równa linia. Tak to będzie wyglądać. To jest akurat kwadraciak, który jeszcze tutaj muszę odciąć, bo są to jakby po rogach. No i zobaczycie efekt finalny zaraz, do następnej wrzuty. No i mamy maty. Jak wam się podobają, kochani? Może i wygląd to jest kwestia gustu, bo mają łączenia. Mi akurat puzzle jako na siłowni się bardzo podoba. Tak to wszystko wygląda. 3-centymetrowe puzzle, ale to nie o to w sumie tutaj chodzi. To chodzi jak najbardziej o funkcjonalność. 3-centymetrowe puzzle to jest do ciężkiego ćwiczenia, także nie ma żadnego problemu z ciężarami. Mogą spaść, można rzucać i to jest podłoga zabezpieczona. Jeżeli ja bym rzucił tak na panele winelowe, to uwierzcie mi, że te zatrzaski by popękały, po prostu. No dobra, to na tyle. Wjeżdżamy z siłownią. Jeżeli kogoś interesują tematy, ja kupiłem je z firmy Semag. Tutaj wkleję wrzutkę, a link w opisie do firmy. Mają różne rzeczy, jeśli chodzi o siłownię. Specjalizują się we wszystkich matach, produkują tematy również tam pod jakieś... No to sami sobie zobaczycie, słuchajcie tam. I dlatego ja tą firmę wybrałem, no bo jednak się znają na tym i to robią cały czas, a nie pośredniczo, bo od pośrednika to wiecie jak to jest, gdzieś przepłacacie. Dobra, to na tyle, wbijamy się ze sprzętem, no i w końcu moja wymarzona siłka już jest, zaczynam pompę robić i o to w sumie chodzi. I zabieram się za następny projekt. No to do następnej wrzutki, jak już siłka wleci. Siłownia skończona. Tak wygląda. Ja jestem mega zadowolony. Mogę w końcu zacząć ćwiczyć. Słuchajcie, pytaliście mnie, czy się to nie zarwie. Już wam od razu mówię. Obliczyłem tutaj na kalkulatorze ten cały ciężar razem z tym. Z tymi stojakami i wszystkim. Mam tutaj 787 kg plus barierki. Barierki też są bardzo ciężkie, ale ich nie liczyłem. Samego sprzętu jest tam prawie 800 kg. I teraz tak, obciążenie w dokumentach, ja powiem wam, że mam na metr kwadratowy mogę położyć 450 kg, ale chyba bodajże mogę położyć 550 kg, ale musiałbym znaleźć te dokumenty, dlatego wolę to zaniżyć, nie? Czyli tutaj siłowni jest,
Tutaj mam 4 metry ponad. Tutaj też mam ponad 4 metry. No to tak na szybkiego policzę, że to jest 4, 8, 12, 16. 16 razy 450 kg, czyli fizycznie mogę tutaj wrzucić 7 ton 200. Chociaż wydaje mi się, że mogę tutaj wrzucić 9 ton, mimo to, że nie mam zbrojonego. Tam mam zbrojonego, tam już w ogóle było 100 kg na każdy metr kwadratowy był dodany przez... Ale to mniejsza z tym. Także nie ma co się w ogóle martwić. Oczywiście te 450 kg jest na 1 metr kwadratowy. Nie ma opcji, że tutaj takie coś stoi. I powiem wam od razu tak, nie? Jest tego sprzętu, jest na czym ćwiczyć, ale ja dalej mam niedosyt. Ja jestem, kurczę, mam chorobę po prostu zakupową, powiem wam, i widzę tu niedosyt. Widzę tu jeszcze za mało ciężarów, także no nie ukrywam, dokupuję ciężary. Pokażę wam w następnych filmach, co dokupię. Muszę mieć więcej sprzętu. No i to na tyle. Tak wygląda siłownia. Ruszam z następnym procesem. Coś w domu robić będę. I do następnego filmu. Cześć, trzymajcie się. Hejka.